porobiony, ale to było dobre. Ciekawe, co mogę mieć, nie? Siedzi? A, idealnie! No, no, no way. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League'a. Dzisiaj jest z nami Tuni. Cześć. No i zrobimy sobie taki mały challenge. Otóż sprawdzimy, czy bardziej OP jest Rumble, czy bardziej OP jest Boost. Od razu tłumaczę zasady. W pierwszym meczu ja mam do dyspozycji Rumble, natomiast nie mogę używać Boosta, a Tuni na odwrót. W drugim meczu się zamienimy rolami. Myślę, że już idealnie wytłumaczone zasady, dlaczego... Nie, 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 czekaj, jeszcze raz powiedz, że... No dobra, Tuni mnie zbejtował, że miałem beznadziejne przywitanie, a potem się okazało, że jednak było dobre. Ale już wracamy. I też nie wiem, czy zauważyliście przez te pierwsze Czekaj, zapomniałem też powiedzieć, że do kick-offa teoretycznie miałem jechać bez tego, bez boosta. Także kick-offy gramy bez boosta, ja o tym zapomniałem, dlatego tutaj oddałem tu niemu piłkę. Dobra, więc już mamy... O, dobrze, że sobie odbindowałem, bo już zapomniałem, że nie mogę używać i klikałem. Zamrożenie taktyczne użyte. Możecie napisać w komentarzach, jak obstawiacie. No i co ja tam miałem powiedzieć? O, pierwsza braweczka dla króla Edeczka. Ja w ogóle najgorzej mam, bo ja nie chcąc użyłam umiejętności. Nie, wiem, widziałem dlaczego. Właśnie, że chyba przy tym, przy właśnie podskoku. To co, bez boosta? Aha, bez boosta. Ej, zapomniałem, że mogę używać boosta i zrobiłem akcję bez boosta. To jest straszny mindfuck. Zapomniałem, że mogę używać. Przecież sam akcji nie użyłem. To głupota. Dobra, wracając. Wracając do powrotu. To chciałem powiedzieć, że zwiększyli... Tu niby nigdy tego nie powiem. Że zwiększyła się jakość odcinka, mam nadzieję, bo zainwestowałem w program. Dzięki któremu 1080p60 jest chyba w fajnej jakości, możecie ocenić. No. Jaki tam masz power-up? Nie powiem ci, się dowiesz dopiero. Dowiem się? No nie. Nie. Ale to był najgorszy power-up, żeby go użyć w takiej sytuacji. Tutaj powinieneś go użyć, żeby mi ten zabrać piłkę, strzelężować. To poczekałeś mega długo. Świetne to było. Jakbyś użył to wcześniej, to byś może nawet ten sprokurował brameczkę. Coś czuję, że chyba zbyt OP jest boost. O tym. Nie, co? Jest! Dobra, strzelił. W razie czego? I w sumie możemy się tak umówić. No niby już półtorej minuty zbanowane, zmarnowane. Ale... Jeżeli się okaże, że granie z boostem jest OP, to zobaczymy, kto wygrał wyżej. Bilans bramkowy z dwóch spotkań będzie. Najwyżej. O, brameczka. No, bez boosta to ciężko pokazać, więc... Musiałbym na Spidermana. Na Spidermana. No, czyli... Niestety, jak słyszycie, to był idealny strzał, niedobrany. Znowu zapomniałem, dobra, oddaję ci, zapomniałem. To jest moje głupoty. To my się tak nie bawimy. Oddaję ci. Nie, boję się. Nie. No. A i również, jak ktoś nie zostawi komentarz, to zapraszam do niego na... O kurde, zapomniałem, że to masz. Na kanał, ponieważ zaczął coś tam tworzyć. No więc jeśli chcecie, to też mam teraz ogólnie na kanale poradnik, jakbyś rozpoczętą serię poradników, więc myślę, że możecie wpaść sobie obczaić. Właśnie takie typu play zrobić. Patrzmy jak sobie... O kurde, tego to się nie spodziewałem. Ach, ty wolny jesteś. Kiedy masz kolce, nie masz boosta. O nie! Kurde, i to jest serio niespodziewane.
tak myślałem, że zdecydowanie zbyt to PS i tak nawet nie grałem na 100%, no to patrzę, że jednak to Rumble jest taki tragiczny. Znowu zapomniałem, jestem upośledzony. Ty wiesz. No przecież tak nie może, no. Jest niedopuszczalny. A ty skoro razy zapominam, przypominaj mi zawsze przed kickoffem. No nie! Czy zdąży? Kurde, ten to nie to jednak tryhard. Dobra, to się odpalamy, żeby wygrać na pewno. Bo nie chcemy przegrywać na własnych odcinkach. No. Ale jak na razie, jak będzie, to tylko idzie. A propos przegrywania, to mam już przegrane parę godzin na Twitchu. Dla na którego kurde, jestem debilem. Znowu. Przypominaj mi. To jest bez sensu, czemu ja zapominam o tym? Boję się. Kurde, widziałem, że ty będziesz miał. I to jest OP. Ajajaj, ej, głupota straszna. Ej, to nie jest taki ten, koniec z forami. Jazda z... Boston nie żywaj. Co pan? To się bardzo przypomniał. A to był świetny dribbling powietrzny. Kurde. Okej. Okay. Udało się. Ale to też było dobre użycie. Okej, okay, żyjemy. Wracam. Nie no, nie mogę przegrać. Nie mogę sobie pozwolić na takie... ośmieszenie. No i wracając, to zapraszam z linku z opisu, czy tam z komentarza do tego. Na streamka. Na Twitcha. Nie. To jest safe. What a safe. Unbelievable. Muszę sobie liczyć, kiedy ty masz power upy. Co jest? Ja się zastanawiałem, co ty tak mnie widałeś nagle? O co chodzi? Już mówi sobie, co za noob. Nie trafi. Co to jest? Lag czy co? Ja nie wiedziałem, co się dzieje. Co za... Ja się zastanawiam, co ty zrobiłeś. Nie używam. Jest jak Q. To jest akurat chamskie demowanie. Nie wiem, co masz? Boję się. Boję się. Ła! Nie wiem! To jest... Nie! Jakbyś to strzelił, to już nie zdążył odrobić. Chyba kilka by to trwało. Siedzi? Jest, dobrze. Nie. Ale wjechał by było, jakbym przegrał w taki sposób. A wiesz, co jest najgorsze? Że ja łomot dostanę, jak będę grał bez boosta. Czemu? Tak obstawiam. Ja wiem, dlaczego? Nie używam, nie używam. Ale OP kicka zrobiłem. 500 IQ kicka. Ja nie mam pomysłu, jak bez boosta zrobić. Ja z Wavedasha spróbowałem. Podpowiedź ode mnie. No i tutaj do samego końca mecz trzymał femocję. Bogaty femocji czy coś. Ale jest na koniec easy win. No dobra, zamieniliśmy się rolami. Zobaczymy, jak teraz pójdzie. O, teraz jeszcze nie będę miał problemu z używaniem boosta na kickoffach. Żemię nie używam. Okej, okay, jak widzimy tutaj Edek, the pro player. Próbuję strzelić bramkę bez boosta znowu. O, ale kozak! Ciekawe, co mogę mieć, nie? Siedzi? Idealnie! No way. I to było dobre akurat. To mi się podobało. Jeszcze na nowej jakości obrazu. No. Mam nadzieję, że się fajnie nagrywa. Jak nie ma fajnej jakości, to będzie smutno. Dobra. Wróci usta.
dostać piłeczkę. Ale mam to, nie? Dygę chciał mnie rozwalić. Jeszcze samobuje powinni strzelić na koniec, co było upośledzone. To nie. O nie, to było debilne. Zapomniałem, żeby się to obronić. To było debilne. Ja się skupiłem tak bardzo na tym, żeby cię kopnąć butem, że zapomniałem, że muszę obronić strzał. I to było najgłupsze wygranie, jakie widziałem. Ja byłem taki z siebie dumny, że ci kopnę. Bo niesamowicie głupie. Ale ty nie widzimy. Ma umiejętność ogarnięcia się i używania boosta na kickoffach. To jest zmarnowane. O, to głupie. Nie, nie, ale to było słabe. Wiesz co, mi się wydaje, że trochę może być jednostronne spotkanie. Dlaczego? Na razie jest okej. Okay. Poza tym, że teraz zepsułem całkowicie. Prawdę mówiąc, w tym pierwszym meczu, co strzeliłem tego kick-offa bez boosta, jak mogłem używać, to ja po prostu myślałem przez chwilę, że to ja mam gram bez boosta. I byłem taki szczęśliwy, że zdobyłem bramkę. Świetne wave dasha nie wchodzą. A tak, bo tej wave dasha powinniśmy ranić. W sensie, bo ja jestem przyzwyczajony, że sobie boostuję do ziemi trochę i to tak inaczej wygląda. Ej, szybkie to było. Kurde, jakiego fasta zrobiłeś? Fast bez boosta, nowa mechanika. Zobaczcie, jaki byłem szybszy, hej, czyli jednak wave dash coś daje. Ty, ja go taki kofy robię. Nie, dlaczego takie wolne jest to auto? Dajcie mi coś. Myślę, że może być ciężko. Dobra. Zobacz jeszcze. O, o, dobra, to jest przerobane. Nie trafisz? Tryhard 1, ja bym mu odpuścił. Tryhard. Mieliśmy grać w pełni swoich umiejętności. Jasne, to jest odcinek, pamiętaj. O, tutaj masz swoje umiejętności. Trzeba pompować jeszcze dodatkowo. A wypierdzielaj. To było najbardziej. Czemu ja to tak marnuję te użycia? Zapominam, że to jest tak rzadko. No nie, a dobra, słabo powiedział. Jest! Co? MLG. No. Ale przynajmniej. Przynajmniej w fajny sposób używam tych power-upów. Porobię audy znowu. Przynajmniej w jakiś ciekawy sposób to zużywam, ale faktycznie troszeczkę ciężko się gra po stronie bez boosta. Rumble nie jest jakimś mega pomocnym. Chyba, że na niższych rangach, może tam Rumble by większą rolę odgrywał. Nie wiadomo. No tak, jednak z boostem to jesteśmy bardziej przyzwyczajeni do tego. No. To też prawda, może jakbyś całe życie grał bez boosta z Rumble, to byś był kozakiem. Nie, ty gdzieś denerwujący, bo wiesz, normalnie to sobie użyjesz boosta i masz wyczute, jak to strzelić, a tak to... I znowu boosta zbieram. Kurde, trudno to jest. Jednak muszę wam powiedzieć, że chyba bardziej OP jest boost, to może dlatego... Głównie dlatego go też wziąłem w pierwszym meczu dla siebie, żeby wtedy, kiedy więcej ludzi ogląda, zobaczyli, że ja jestem lepszy. Takie. Ale mam nadzieję, że doceniacie progres jakości na kanale, że się staram coś tam zmieniać. Możecie też proponować, co następne możemy ulepszyć.
cały czas piszecie o dźwięku, ale do końca nie mam pojęcia, z jakiego względu ten dźwięk jest zapisany. No nie, to znowu zepsułem. Zresztą nie miałem kiedy tego użyć tak naprawdę. Bo no, potem i tak już tylko... Teraz to raczej nie. Bo nic by to nie dało. Najgorsze jest to, że taki kofi mi nawet nie wchodzi teraz. Ale boomer. Wejdzie? Proszę. Smutno. Nie. No nie, no jaki smutek. Poprzeczka, naprawdę. Jeszcze to zrobi flip, którego nie da się obronić w tej sytuacji. A flip bardziej. No zawsze to wygra. No nie, no to jest przerobane. Nadal co nie. Ja, że ja szybciej zakręcam. Nie, no bo to jest, wiesz, nieprzystosowany jestem. Normalnie to by poszła lufa. Jeżeli chcecie, żebyśmy zagrali miesiąc bez boosta, żeby się przyzwyczaić do tej sytuacji i nagrali drugie starcie, to na to nie liczcie. Fuck, jeżeli tam się mam robić. Ale to było głupie. Czemu? Mnie to rozbawiło nawet. Już ktoś pewnie się zastanawiał, już myślał, że nas zmusi do grania miesiąc bez boosta. Żeby poćwiczyć w to. Dobra, udało się tam opanować spotkanie. Wrócimy coś. W sumie śmieszne jest użycie randu, jak przeciwnik nie może. To jest jedyny pozytyw. Porobiony, ale to było dobre. Ale fajnie. Kreatywnie przynajmniej używam Rambla w dobry sposób. Tego mi nie odmówisz. Ale jakbyś miał cokolwiek innego, to by nie siadło. Jak, tak bym miał pionchę na przykład? Tą taką kopiącą. Albo boosta dla ciebie. Ja jestem z siebie dumny, że przynajmniej w dobry sposób korzystam z Rambla. Taki fajny do oglądania na pewno. Ja bym sobie za to pogratulował. Do tym nie wlecę przecież. Znowu zapomniałem. O. No. Nie no, generalnie myślę, że w miarę ciekawy wyszedł odcinek. Tak swoją drogą. O nie, no i ten paruwa będzie to chciał jeszcze strzelić. No to w każdym razie dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Przypominam o pewnych takich lajkach. No i dziękuję za towarzystwo Tuniemu. Dzięki wielkie. No, elo, elo. Cześć.